dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy Jarosława Buzarewicza, dyrektora Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, liczymy na ciekawe informacje, bo to nowy sezon, zaczynają się nowe imprezy, ale może zanim porozmawiamy o rozrywkach, powiedzmy o nowej de facto siedzibie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w dzielnicy Piaskowa Góra, bo tam budynek, w którym był WOK, został poddany gruntownemu remontowi i co zyskają mieszkańcy w związku z tym? Rzeczywiście mówimy o gruntownym remoncie. To spora inwestycja realizowana przez gminę Wałbrzych. Wszystko, co można było wyburzyć, zostało wewnątrz wyburzone. My dziś z zewnątrz widzimy ten efekt pierwszego zakresu prac, czyli termomodernizacji. Natomiast wciąż trwają jeszcze prace wykończeniowe. Za chwilę budynek będzie wyposażany również w nowe meble, w nowoczesny sprzęt. Czy będą tam trochę większe pomieszczenia, bo z tego co pamiętam, to tam trochę takie klitki mieliście. Ciasno było, mało miejsca. Dlatego też długo nad tym pracowaliśmy, ale wszystkie zbędne naszym zdaniem ściany tak, oczywiście białowe. W porozumieniu z projektantami, w porozumieniu z inwestorem udało nam się poprzesuwać, powyburzać tak, aby tego miejsca było jeszcze więcej. Zupełnie inaczej będzie wyglądał też dół, nie będzie poczty. Na parterze Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury będzie znajdować się oddział biblioteki pod Atlantami. O, to też świetna zmiana, bo biblioteka była w takiej galerii, po schodach trzeba było... Biblioteka będzie zachęcać ogromną, otwartą przestrzenią i to, co dla nas jest bardzo ważne, obiekt będzie w końcu dostosowany dla osób niepełnosprawnych, jak i również dla osób starszych, które mają problemy z poruszaniem się, zostanie zamontowana winda. No tak, to jest też duże udogodnienie. Co tam się będzie działo? Wałbrzyski Ośrodek Kultury w swojej ofercie ma blisko 100 różnych wydarzeń. Tyle wydarzeń organizujemy w ciągu roku, organizujemy każdego roku i to już od 20 lat, bo tyle Wałbrzyski Ośrodek Kultury lat sobie liczy i za chwilę będziemy w tym samym miejscu, tak, i za chwilę będziemy obchodzić jubileusz właśnie 20-lecia. Mamy w swojej ofercie ponad 50 propozycji warsztatów, zajęć. I część właśnie tych wydarzeń, część tych warsztatów, część tych zajęć przeniesiemy ponownie do obiektu na Piaskowej Górze. My po dziś dzień funkcjonujemy na Piaskowej Górze. Dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej część zajęć, część warsztatów odbywa się przy ulicy Grota Roweckiego. Natomiast większość ze względu na remont musieliśmy skupić w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, w budynku, w którym mieści się Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Oprócz tych siedzib, o których mówię, prowadzimy również zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach w trzech lokalizacjach, w Szczawnie Zdroju, na Podzamczu, a także w Śródmieściu. Ta oferta już jest przygotowywana na otwarcie Piaskowej Góry. Będzie to oferta zarówno kulturalna, jak i biblioteczna, bo wiele działań będziemy prowadzić wspólnie właśnie z Biblioteką pod Atlantami, wspólnie z pracownikami Biblioteki pod Atlantami. A panie dyrektorze, kiedy parapetówka? Jeśli wszystko... Kiedy pierwsi goście będą mogli korzystać z usług WOK-u? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to powinniśmy wprowadzić się już w listopadzie. Natomiast no niestety budynek był budowany w tych czasach, gdy budowano, że nie budowano, tak? Przez osoby, które mówiły, że budują, a tak naprawdę udawały, że budują. I podczas właśnie tych prac zdarzały się niespodzianki. Na przykład okazywało się, że ściana, która powinna być ścianą, jest wewnątrz pusta, że ściana, która powinna być zespolona z drugim kawałkiem ściany, niestety nie jest zespolona. Coś trzeba podpierać, coś trzeba dodatkowo przerabiać. Niemniej jednak możemy powiedzieć, że nie dzielą nas od przeprowadzenia miesiące, dalekie miesiące. Jesteśmy już na finiszu. Tylko tygodnie nas dzielą od tego, aby ponownie powrócić na Piaskową Górę. W pierwszym tygodniu zaprosimy na taki tydzień otwarty do nas, do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Będziemy prezentować całą ofertę
którą przygotowaliśmy w ramach Wobliskiej Szkoły Talentów. Będą również spotkania nie tylko z instruktorami, ale będą również spotkania z teatrem. Już dwie grupy teatralne współpracujące z nami w Wobliskim Ośrodkiem Kultury, z Wobliskim Ośrodkiem Kultury szykują programy. Będzie również spotkanie z muzyką. Bardzo ciekawe propozycje również zaproponuje mieszkańcom Piaskowej Góry Biblioteka pod Atlantami. To dobra wiadomość. Mieszkańcy pewnie już przez ubiegłe lata przyzwyczaili się do Waszej obecności. Teraz pewnie im Was brakowało, no ale to rozstanie dobiega końca. Natomiast Wałbrzyski Ośrodek Kultury to także stara kopalnia. Tam również działacie. I chcę zapytać o Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych, bo była to do tej pory odrębna instytucja kultury, ale władze miasta postanowiły Was ponownie połączyć, bo kiedyś tak było, prawda, że Zespół Wałbrzych mieścił się w strukturach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, potem był oddzielną instytucją i teraz jest powrót do poprzedniego stanu. Jak to będzie funkcjonować? Czy formalnie w dokumentach Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych jest samodzielną, samorządową instytucją kultury, natomiast tak nieformalnie funkcjonuje w symbiozie z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. Tak faktycznie. Zarówno siedziba WOKU, jak i siedziba SPIT-u mieści się w jednym budynku, tak na jednym piętrze, sala w salę, więc współpracują obie instytucje. We wrześniu, czyli już w tym miesiącu, wałbrzyscy radni będą decydować, bo tego jeszcze nie wiemy, czy Zespół Pieśni i Tańca połączyć z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. Jest w każdym razie taka propozycja. Jest taka propozycja. Jeśli zapadnie taka decyzja podczas sesji Rady Miasta Wałbrzych, to zostanie uruchomiony cały kilkumiesięczny proces właśnie zmierzający do tego, aby Zespół Pieśni i Tańca był częścią Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. To takie naturalne. Oczywiście, to jest naturalne. Oczywiście będą zmiany organizacyjne zawsze, kiedy są łączone instytucje, czy gdy instytucje są dzielone, te zmiany organizacyjne muszą być. Natomiast w tym przypadku możemy mówić wyłącznie o samych korzyściach. Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych uzyska profesjonalną obsługę, profesjonalne zaplecze Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, z którego i tak już zresztą po części korzysta. Tak ja mówię tutaj o obsłudze sekretariatu, czy o obsłudze impresariatu, czy o obsłudze marketingu. Będziemy wiele wspólnych projektów realizować razem. A panie dyrektorze, i jeszcze pozostając w starej kopalni, co tam dla mieszkańców będziecie proponować? Rozpoczął się nowy sezon kulturalny, jesteśmy po wakacjach. Na co mogą liczyć mieszkańcy w nowym sezonie? Jakie zajęcia? To przede wszystkim oferta Wałbrzyskiej Szkoły Talentów. Już trwają nabory na poszczególne warsztaty, na poszczególne zajęcia. Tych propozycji mamy bardzo dużo. Jak już wspomniałem, jest to ponad 50 propozycji, ale to między innymi, to są zajęcia podzielone na poszczególne kategorie wiekowe. Mamy zarówno ofertę dla najmłodszych, dla dzieci nieco starszych, dla młodzieży, dla dorosłych, ale i również postanowiliśmy zaproponować takie właśnie zajęcia, takie formy zajęć, na które będą mogli przychodzić rodzice wraz z dziećmi, maluchami. Tak? I to nawet takie rodzinne, to między innymi salsa w chuście. Nowa propozycja Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Z niemowlaczkiem na którą zapraszam. To między innymi właśnie zajęcia, na których będziemy uczyć się, i to zarówno będziemy uczyć panie, jak i panów, i namawiać do tego, że warto z dzieckiem przebywać w chuście, bo przede wszystkim mamy ręce wolne i dziecko czuje bardzo... Mamy swobodę ruchów, ale przede wszystkim dziecko jest bardzo zadowolone i czuje naszą obecność. To oczywiście bardzo szeroka propozycja zajęć tanecznych, zaczynając od zumby, przez taniec towarzyski, przez właśnie propozycję Mój Pierwszy Taniec, bo również u nas można przychodzić na zajęcia indywidualne i przygotować się do tego najważniejszego pierwszego tańca na weselu. To zajęcia muzyczne, o których również wspominałem, czyli indywidualna nauka gry na instrumentach, to również zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia fotograficzne, zajęcia krajoznawcze. Tych propozycji mamy bardzo, bardzo wiele. Artystycznie Oprócz propozycji Wałbrzyskiej Szkoły Talentów, w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury działa multi
Multimedialna Galeria Obrazu. Aktualnie w Multimedialnej Galerii Obrazu prezentujemy zdjęcia wykonane podczas tegorocznego Święta Miasta Dni Wałbrzycha. Zapraszam. Wiele twarzy, wiele ciekawych twarzy udało nam się, zadowolonych twarzy uchwycić, także można zobaczyć siebie na dużym ekranie. Czynna jest wciąż także wystawa, bardzo ciekawa wystawa ukazująca prawosławie w Polsce, prawosławie za granicą, a przede wszystkim na tej wschodniej ścianie Polski, jak i również w budynku, w którym znajduje się Wałbrzyski Ośrodek Kultury, szykujemy jeszcze jedno miejsce ekspozycyjne. Już wkrótce, 1 października, zaprosimy na wernisaż fotografii. Co jeszcze przed nami w starej kopalni? Zbliżamy się do kopalniaka, to już połowa października. Natomiast w listopadzie zaprosimy na jubileusz 60-lecia piwnicy pod Baranami. To takie najbliższe plany Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Czekamy cały czas na rozstrzygnięcie projektu, polsko-czeskiego projektu, który złożyliśmy wspólnie z naszym partnerem, Ośrodkiem Kultury Adalbertinum Hradec Kralove. Jeśli uda nam się otrzymać dofinansowanie, to również będziemy mieć w swojej ofercie taką 12-miesięczną propozycję dla mieszkańców Wałbrzycha. Będą to takie tematyczne poranki. My będziemy poznawać bohaterów czeskich bajek. W Czechach Czesi będą poznawać bohaterów polskich bajek. My Krecika, później, a oni tam Bolka i Lolka. Tak, później będziemy organizować zabawę ze sztuką i to naprawdę z przeróżną sztuką. Osoby z Polski będą wyjeżdżać do Hradec Kralove, a u nas będziemy gościć mieszkańców Hradec Kralove. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o kopalniaku, bo mamy już plakat, czyli szczegóły tego przeglądu są już znane. Jakich atrakcji można się spodziewać w tym roku? No i na jakie dni jest kopalniak planowany? Jak to zostanie zorganizowane? W tym roku po raz pierwszy kopalniak trwał będzie 3 dni. Rozpoczynamy kopalniaka już w piątek 14 października o godzinie 18. I nowa formuła. W piątek zaprezentujemy 6 grup kabaretowych. Tych konkursowych. Które będą walczyć o Grand Prix. Które będą walczyć o nagrodę Grand Prix Przewałki. Tutaj oprócz grup kabaretowych mamy również stand-uperów. Te grupy kabaretowe. Tych stand-uperów wybraliśmy na podstawie zgłoszeń, które w ciągu ostatnich tygodni napływały do nas, do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Tych zgłoszeń mieliśmy ponad 30 i z tych ponad 30 zgłoszeń wybraliśmy 6 programów, które to właśnie pokażemy publiczności, które pokażemy jurorom. I to wszystko wydarzy się w piątek, 14 października od godziny 18. Jak ktoś jest ciekaw takich jeszcze niezbyt znanych kabaretów, to niezbyt znanych, ale takich kabaretów, które warto odkryć. Program jest przeróżny. To potyczki damsko-męskie, to również polityka, to społeczeństwo, pan, pani, czyli my. Najlepsze grupy kabaretowe wybrane przez publiczność, dlatego tutaj ukłon właśnie do publiczności, aby ta publiczność przyszła, zagłosowała, wybrała swój kabaret. Bardzo jeszcze ważna informacja, w piątek nie jest biletowany, wstęp jest wolny. To taki ukłon właśnie nasz w stronę Wałbrzyszan. Atrakcyjna propozycja. Ale liczymy również na to, że to Wałbrzyszanie wskażą nam tę najlepszą grupę kabaretową, która wyjedzie z nagrodą. Trochę przyjdą i popracują mieszkańcy. Przyjdą, popracują, przekażą nagrodę publiczności w wysokości 2000 zł. Natomiast druga nagroda, o której mówimy, ta główna nagroda Grand Prix, to kwota 7000 zł przekazana przez prezydenta Wałbrzycha. Tu już będzie profesjonalne jury. Stanisław Szelc, Elita, Maciek Półtorak, Piwnica pod Baranami, jak i Wojciech Termos Tremiszewski. Pamiętamy go, również bywał w Wałbrzychu, to kabaret Limo, a dziś między innymi możemy go zobaczyć w serialu emitowanym przez jedną z telewizji, czyli w Spadkobiercach. Występuje w Spadkobiercach. Najlepszy kabaret konkursowy, czyli kabaret, który uzyska nagrodę Grand Prix, zobaczymy w sobotę przed występem gwiazdy, przed kabaretem Mumio. Natomiast w niedzielę przed kabaretem Hrabi wystąpi kabaret, który otrzyma nagrodę publiczności.
Bardzo bogaty program. Przypomnijmy, kiedy się zaczyna kopalnia? 14, 15, 16 października, 3 dni znakomitej zabawy. Kopalniak w tym roku ponownie w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Czy bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, tym bardziej, że zarówno hrabi, jak i mumio prezentują zupełnie nowe programy. Welcome Homeboys to jest spektakl taki fabularny, fabuła jest bardzo zwrotna, ta zwrotniczość będzie bardzo zaskakująca. To właśnie propozycja grupy Mumio, kinoteatru Mumio, który po latach tak naprawdę powraca i już niedawno ich nie było. I gości w Wałbrzychu, chociaż my ich pamiętamy z jednej z pierwszych przewałek, to właśnie kabaret Mumio jeszcze jako bardzo młody. Kabaret prezentował się na jednej z przewałek w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. I drugi program prezentowany przez grupę Hrabi, także o, gdzie tak naprawdę klasyka źródła kabaretu, będzie i coś o egzaminie, będzie i coś o babie u lekarza, o mężach, o żonach, czyli o klasyka. Policjantach, a także również o zboczeńcach w krzakach. O mój Boże, całość poprowadzi, od 18 lat. Całość poprowadzi Termos, czyli Wojciech Tremiszewski. Naprawdę będzie bardzo wesoło. Bilety wesoło. Już sprzedajemy. Bilety można nabyć u nas w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, a także nie wychodząc z domu za pośrednictwem internetu. Warto nas polubić na naszym fanpage'u. Wtedy wszystkie informacje na temat tegorocznego przeglądu będą Państwo otrzymywać na bieżąco. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za te wyczerpujące informacje. Dużo nowego w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, ale wszystkiego można się dowiedzieć po prostu uczestnicząc w zajęciach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, zarówno na Piaskowej Górze, to od listopada zapewne. Jeżeli nie będzie dalszych niespodzianek, to od listopada. To od listopada i cały czas w Starej Kopalni, a naszym gościem był Jarosław Buzarewicz. Dyrektor tegoż właśnie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 14 października zapraszamy na kopalniaka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.